Cześć, siemano i dzień dobry! Czy myśleliście kiedyś o tym, że fajnie by było mieć lampę, która sama bansuje? Bansuj z nami, bansuj! Nie ma szans, ani trochę. Grać ze mną bas, patyna przysypana prochem. Bas jest dla nas. Jeśli tak, to okazuje się, że wcale nie musicie prosić o pomoc pana Boriksona. Wystarczy poczekać do kwietnia, wybrać się do sklepu i sprawdzić, co przyszykował dla nas pan Kanon. A pan Kanon zaskoczył mnie wielce, bo wydawało mi się, że w temacie automatyzacji lamp można wprowadzać już tylko jakieś takie małe, drobne smaczki, które poprawią działanie lampy, ale w pierwszym momencie nie będzie ich widać. O jakże byłem w błędzie! Okazuje się, że teraz nastąpiło w automatyzacji lamp coś, co może nawet przypomina nieco ten krok, kiedy wprowadzono autofokusa. Tak? Czy nie? I w ogóle tak naprawdę o co chodzi? Tego dowiecie się już za chwilę, ja nazywam się Wysoki Niski, a wy oglądacie Zapytaj Fotografa! Gdybym ja miał cztery nogi, dwie długie nogi, dwie krótkie nogi, to bym ja mógł, Boże drogi, raz być wysokim, raz niskim być. Muszę wam powiedzieć, że cały czas nie dowierzam. Cały czas nie dowierzam, że to, co zobaczyłem na tym filmiku, nie jest jakimś konceptem, żartem, tylko prawdziwą ofertą. B! A czemu się tak dziwuję? No nie wiem, może też dlatego, że jestem starą fotograficzną konserwą. W końcu cały czas robię na lustrzankach Canona, zamiast przesiąść się na jakieś małe bezlusterkowce. I może dlatego ten pomysł wydaje mi się taki dziwny. Bo kiedy kręcę moją lampą, czuję się jak perfekcyjnie wytrenowany radziecki żołnierz rozkładający i składający kałacha. Mam na myśli to, że mam wrażenie, że żaden automat nie byłby w stanie mnie lepiej zrozumieć ani szybciej kręcić niż ja moją lampą, tak by osiągnąć efekt, na którym mi zależy. No i właśnie dlatego zdziwił mnie koncept tej samokręcącej się lampy. I can make an exposure horizontally, and then when I go vertically, double tap the shutter button, and a motor automatically repositions the flash. No dlatego też postanowiłem sprawdzić, czy to w ogóle nie jest jakiś fake news. You are fake news. I kiedy to sprawdzałem, okazało się, że po prostu źle oceniłem grupę docelową, bo ja po prostu nie jestem w tej grupie docelowej. Taka lampa skierowana jest do osób, które zakładają lampę i tyle. Po prostu właśnie do takich ludzi, którzy kupują lustrzankę, kupują lampę, a potem nie wiedzą, jak tego używać. No i właśnie to ma być skierowany produkt do osób, które boją się zacząć używać lampy. No, wydaje mi się, że w czasach cyfrowych dość łatwo się tego nauczyć i taka rzecz wydaje mi się zbędna. Myślę, że jeżeli już kupujemy duży aparat, jakim jest ciężka lustrzanka, to jesteśmy ludźmi gotowymi na poświęcenia związane z fotografią, czyli także tego, że czasami trzeba się nauczyć czegoś prostego. A nauczenie się operowania tym, w którą stronę należy odbić lampę, nie jest aż takie bardzo trudne. No jasne, nie jest to taka rzecz, że po prostu dajemy komuś to do ręki i on potrafi. No ale właśnie, czy kupując lustrzankę chcemy być takim człowiekiem, co po prostu bierze coś i potrafi to używać? To znaczy, że ta rzecz to taka jest, no niekoniecznie bardzo do używania. Czy wiecie, o co mi chodzi? Jeżeli robi za nas zdjęcie automat, to znaczy, że tak naprawdę nie wykorzystamy tego wszystkiego, co daje nam aparat taki właśnie jak lustro. A to, że posiadamy lustro, jest okupione tym, że nosimy coś ciężkiego. Ale może wy macie na ten temat jakieś inne zdanie? Może taka samokręcąca się lampa wydaje wam się czymś interesującym? No tego nie wiem, ale jeżeli tak jest, to bardzo was proszę, żebyście napisali mi o tym w komentarzu i porozmawiajmy. Bo jakby nie było, ja patrzę na ten temat z perspektywy człowieka, który lubi kręcić swoją lampą, bo czuje się jakby obsługiwał jakiegoś shotguna. Wiecie, jak się strzela z shotguna, to jest takie... Ciekaw jestem waszej opinii, więc piszcie, a ja w tym momencie już się żegnam i życzę wam, żebyście robili coraz lepsze zdjęcia. Do zobaczenia, cześć!
Czy są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie? Czy są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie? Czy są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie? Czy są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie?